Cześć wszystkim, pokój Wam. Jak widzicie, to jest kolejny odcinek Warszawiaka na wakacjach i teraz jestem we wspaniałym mieście, jakim jest miasto Szczecin. Co możemy o nim powiedzieć i dlaczego jest takie fajne i dlaczego właśnie się tutaj znalazłem? Po pierwsze, jest to najdalej oddalone od Warszawy miasto wojewódzkie, czyli ta stolica województwa jest najdalej oddalona. Jest to miasto tuż przy samej granicy z Niemcami. Tutaj urodziła się caryca Katarzyna II. Co możemy więcej o tym mieście powiedzieć? To miasto ma wspaniałe gotyckie kościoły, czy na przykład jeżeli popatrzymy na kościół świętego Jakuba Ewangelisty, czy kościół świętego Jana Ewangelisty. One są po prostu ogromne. Czyli jeśli na przykład wchodzi do tych pomieszczeń, do tego kościoła, patrzy na tą nawę główną, to one w ogóle mają, znaczy wrażeniowo, są dużo większe nawet niż kościół świętego Jakuba na Nowym Mieście w Warszawie, więc w ogóle jest legendarna wielkość. Jeżeli chodzimy na przykład, to możemy zobaczyć właśnie Odrę, której akurat w odcinkach o Warszawie no nie jesteśmy w stanie nigdy uświadczyć, bo po prostu tam tego nie ma. Dlatego jeżeli cofniemy się do historycznie, jak to wszystko wcześniej wyglądało, to już pierwsze wzmianki o osadnictwie w ogóle na tym terenie to są czasy przed około VII wieku przed naszą erą. To są ruchy plemion łużyckich i oni po prostu tutaj sobie osady stworzyli. Potem to się wszystko przesuwa, oni cały czas tutaj mieszkają, różne grupy, aż w VII wieku tu się jakby na trwałe osadzają Słowianie i oni rzeczywiście w tym miejscu wybudują osadę, potem mur, potem gród, to wszystko się rozwija. Za czasów Mieszka I te tereny są po prostu przyłączone do powstającego państwa i już funkcjonują właśnie w ramach potem Bolesława Chrobrego, który rzeczywiście ten cały teren jakby jeszcze raz utwierdza, jeszcze raz podkreśla, że to jest to Królestwo Polskie, że jest warte rzeczywiście ciągłego dbania o te tereny. Co więcej, jeżeli popatrzymy, jak to wszystko dalej wyglądało, no to możemy powiedzieć, że to jest jakby odcinek drugi. Trzeci odcinek czasowy, który jest bardzo ważny, to jest Bolesław Krzywousty i to, co się tutaj działo. On także jakby zdobył te tereny, podtrzymywał właśnie troskę o to wszystko i tutaj między innymi także przybywał Otto z Bambergu, czyli święty niemiecki, który język polski znał i nauczał także w języku polskim i on dzięki temu bardzo dużą ilość Pomorzan nawrócił, czyli Słowian, którzy na Pomorzu mieszkali. Bardzo ważnym kolejnym władcą jest Bolesław X, czyli on to wszystkie tereny Pomorzan zjednoczył w jedno, a po raz pierwszy Szczecin uznał jako miasto, które wymaga uznania jako miasto będące stolicą całego regionu i całego właśnie księstwa pomorskiego. I on też uznawał koronę polską, więc jakby był uznawał się za lennika króla polskiego. Potem te tereny przechodzą na początku do Danii, potem do Brandenburgii, potem zdobywają to Szwedzi. Bardzo duże straty te tereny ponoszą w czasie Szwedów. Tu już widzimy pierwsze podobieństwo do Warszawy, czyli to ten potop szwedzki też jakby przynosi bardzo negatywne rezultaty. I dopiero jakby ten teren znowu jakby wraca, on cały czas już jest w Prusach potem. I rzeczywiście w tym czasie się tutaj rozwija, dlatego też na przykład przyjeżdżając do tego miasta widzimy bardzo dużo takich zachodnich stylów architektonicznych, czy na przykład ta czerwona cegła, no to jest bardzo wyróżniający się styl. Niemniej jakby wygląda to niezwykle fajnie, więc jeżeli w ogóle przyjeżdżacie w to miejsce, no to na to zwróćcie uwagę, bo jest to wygląda i wygląda to elegancko. Co więcej możemy powiedzieć, potem jest to są to czasy zarządzania przez Prusów, no ale powiedzmy, no przetrwały ten czas zarządzania i potem następuje okres II wojny światowej. Między 60 a 90% w zależności od obszarów jest tutaj rzeczywiście zniszczonych. Więc tutaj też wychylimy czoła, bo odbudowa rzeczywiście się udawała. W 1947 roku w wyniku jakby pewnych przesiedleń ludności, ludność niemiecka została przesiedlona bardziej na zachód, ludność polska ze wschodu, z Kresów została przesiedlona bardziej właśnie na Pomorze, więc jakby w tym miejscu także widzimy już bardzo dużą grupę Polaków, którzy teraz obecnie jakby liczą, możemy policzyć jako trzecie najbardziej liczne miasto w Polsce, po bodaj Warszawie i Krakowie, więc są to jakby bardzo rozwinięte całe te obszary. Co więcej, możemy powiedzieć, że tutaj znajduje się jeden z największych w ogóle cmentarzy, bo to jest chyba cmentarz szczeciński albo cmentarz centralny i on jest jakby, jeżeli patrzymy na wielkość, to aż 300 tysięcy osób jest tutaj pochowanych, więc bardzo duży też jest cmentarz. Oczywiście Pomorski u nas no to jest milion ludzi pochowanych, więc też jest jakby całkiem skala zacna i duża. No niemniej, jeżeli chodzi o to, to są jakby, mamy też warte podkreślenia, no to są te cmentarze, cmentarz Łyczakowski we Lwowie i cmentarz Rossa, czyli w Wilnie. No to są jakby z tych takich bardzo dużych i między innymi szczeciński też się to licza. Co więcej możemy powiedzieć, że Szczecin jest znany między innymi z tego,
że ma wspaniałe paprykarze i to są właśnie paprykarz szczeciński. To też jest bardzo rozpoznawalny i znany produkt eksportowy, że tak powiem, ze Szczecina. Oprócz tego, że tutaj są bardzo mili ludzie i też warto jest podkreślenie, to jest kolejny eksportowy produkt tego wspaniałego miasta. Dlatego przyjeżdżając w to miejsce właśnie, zawsze o tym pamiętajmy, że to miasto przechodziło bardzo różne etapy. No, ono było rzeczywiście, jako że tu mieszkają Słowianie, no to było zawsze słowiańskie. Potem bardzo dużo było tutaj kolonizacji takiej niemieckiej, która bardzo przez długie wieki tutaj też trwała, a z czasem przyjechali, znaczy zostali po prostu przesiedleni tutaj Polacy i teraz jest znowu miasto słowiańskie, więc jakby tutaj historia zatoczyła pewien krąg. Jest to miasto bardzo, bardzo doświadczone, jeżeli macie możliwość na przykład jeżdżenia wzdłuż Wybrzeża Bałtyku, bo ja akurat nie wiem, czy widzicie, po tej koszulce to zapewnie widać. Czyli jeżeli, bo akurat miałem tego farta, że tego samego dnia objechałem Białogard i do tego Koszalin, więc w ogóle świetne miejsca i to jest kolejne świetne miejsce na mapie tych podróży, tylko tyle, że jest strasznie daleko. Dlatego na przykład jeżeli popatrzymy z perspektywy Warszawy, czyli z tej, której ja zawsze patrzę, to do Szczecina to jest normalnie, tak jak dosłownie, jak tutaj pokazałem, poza ekran, czyli bardzo daleko, bo to jest po prostu najdalej oddalone. Dlatego jeżeli macie tą możliwość, przyjedźcie w to świetne miejsce, będziecie widzieli na przykład tutaj rektorat Akademii Sztuk Pięknych, a też wspomnijmy sobie na przykład o odcinku o Bartolomeo Colonim, którego to pomnik, który tutaj gdzieś stał, powiedzmy w Szczecinie, nie wiem dokładnie gdzie, został po prostu przeniesiony przed naszą Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie teraz sobie obecnie stoi jego kopia kopii. Więc o tym też pamiętajmy, odwiedzając to wspaniałe miejsce, bo warto i zobaczyć je samemu. Więc jako, że wakacyjny Warszawek na wakacjach to jest właśnie świetne miejsce do poznawania, znaczy świetna okazja do poznania kolejnych doskonałych przestrzeni, więc Szczecin jest warty polecenia. Sami jego zobaczcie, bo jest po prostu świetny. Cześć i pokój Wam. Mam nadzieję, że sami to zobaczycie.